Druga księga kronik, rozdział 27. Jotam miał 25 lat, gdy objął rządy i przez 16 lat panował w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Jerusza i była córką Sadoka. Czynił on to, co podobało się panu, podobnie jak jego ojciec Ozjasz. Nie wchodził jednak do świątyni pana, ale lud pozostał zepsuty. On to właśnie zbudował bramę górną w domu pana oraz przebudował znaczną część murów ofelu. W górach Judy zbudował miasta a pośród lasów twierdzę i warownie. Podjął walkę z królem Ammonitów, pobił jego poddanych, a oni złożyli mu w owym roku Daninę w wysokości stu talentów srebra, dziesięciu tysięcy kor pszenicy i dziesięciu tysięcy kor jęczmienia. Zapłacili też daninę w drugim i trzecim roku. Jotam stał się potężny, ponieważ kroczył drogami pana swojego Boga. Pozostałe wydarzenia związane z panowaniem Jotama oraz wojny i sposób, w jaki sprawował władzę, zostały opisane w księdze królów Izraela i Judy. Jotam miał 25 lat, gdy objął władzę i przez 16 lat panował w Jerozolimie. Gdy Jotam spoczął obok swoich ojców, pochowano go w mieście Dawida, a jego syn Achas został po nim królem. Zobaczcie, ta historia i ten rozdział dzisiejszy bardzo krótki, nie? Jakby Jotam, no nie za wiele zrobił. Oczywiście, no, słyszymy o tym, że był bardzo potężny, że Pan Bóg błogosławił, wygrał jakieś tam wojny, obmurował miasto i tak dalej. Ale, że tak powiem, krótko opisano tę historię, nie? Jakby nie zdążył w tej swojej potędze, za dużo złego zrobić, nie? Ta potęga mogła mu szczelić do głowy. Kończę, dlaczego to mówię? Jest takie zdanie, które lubię u świętego Augustyna, gdzie święty Augustyn mówi, To, że nie zrobiłem różnych złych rzeczy, to nie dlatego, że taki jestem dobry i święty, tylko że Pan mnie od tego uchronił. Czasem po prostu Pan nas, kochani, chroni, jakby kiedy widzi, że moglibyśmy pójść coś złego, to nam coś zabiera albo po prostu skraca nasze życie. Znaczy, no nie w takim sensie, przepraszam, to źle powiedziałem, no, błagam Was, nie, nie rozumcie tego w ten sposób, że Pan Bóg komuś życie zabierze, tylko jakby Pan Bóg czasem pozwala, żeby nam się coś wysypało, żeby może nie doszło aż do takiego, nie wiem, zwycięstwa i tak dalej, bo wie do czego by nas to doprowadziło. Kochani, ja, na no, przykład, znając swoje różne słabości, czasem się tak się modlę do Pana Boga. Panie Boże, w niektórych sprawach nie pozwól mi być za dobrym, albo nie pozwól mi osiągnąć jakiegoś wielkiego sukcesu, no bo ja wiem, jak to się skończy. Ja myślę, że Pan Bóg to wie dużo lepiej ode mnie i On po prostu broni człowieka czasem przed tymi jego zwycięstwami. Kani, pozwólcie, kiedy wkładacie wszystkie siły w coś i może to nie idzie aż tak, jak trzeba, to pozwólcie Panu Bogu, żeby On decydował o tym, jak ma iść. Nie? Czasem może dobrze, że nam coś nie wychodzi, bo może gdyby nam wyszło, to byśmy się po prostu posypali. Ja na pewno, wiem to na pewno, więc warto tu Panu Bogu zaufać.